W dzisiejszym Brief Cafe rozmawiamy z panem Januszem Malinowskim, prezesem grupy. Spotykamy się świeżo po debacie, podczas której i przedstawiciele branży po stronie domów mediowych, reklamodawców i sami gracze rynkowi rozmawiali o tym, jak teraz wygląda rynek outdoorowy. Jakie są pana zdaniem takie, powiedzmy, dwa najważniejsze wnioski po tym dzisiejszym spotkaniu? Te wnioski są takie stare jak branża reklamy zewnętrznej. Jaka jest efektywność branży, jaka jest efektywność i wartość tej branży dla klientów. Jak możemy to uczynić, żeby ta wartość i te wydane pieniądze były wydane sensownie. Jako że w biznesie zawsze się mówi o pieniądzach, o tym, czy one są efektywnie wydane. Rzeczą, którą cały czas się przewija, której dokładnie wiemy, może niektórzy zapomnieli o tym, ale już od kilku miesięcy przecież zostało między naszymi firmami podpisane porozumienie, firmami outdoorowymi, została wybrana metodologia postara, która będzie realizowana. Czyli jesteśmy w tej chwili w procesie realizacji i o tym, o czym mówili uczestnicy tego panelu, czy tego spotkania, to jest realizowane. O tym może trochę zapomniano i nie było nikogo, żeby o tym przypomnieć. A więc jesteśmy w trakcie realizowania jednego standardu tych wszystkich badań, o których mówiono. Natomiast też zapomniano, że w outdoorze, tak jak i w innych mediach, jest robionych cała ilość różnych badań, postrzegania kampanii, efektywności i innych rzeczy. Natomiast to, co też się przewijało i myślę, że bardzo dobrze, mówiono o elastyczności kampanii, mówiono o skróceniu czasu ekspozycji do 2 tygodni. I myślę, że to jest odpowiednia droga. Myślę, że jesteśmy gotowi, grupa Stroyer, żeby coś takiego podjąć. Chcemy, możemy już to teraz powiedzieć z całą odpowiedzialnością, od 1 stycznia myślimy o tym, żeby powszechnie stosować już okres 2-tygodniowy kampanii. Te wszystkie rzeczy, o których mówiono też o branży, o klaterze, o tym pewnym takim nieuporządkowaniu, co widzimy przede wszystkim w Warszawie. W innych miastach tego nie widzimy aż tak bardzo jak w Warszawie, ale Warszawa jest takim punktem odniesienia. Badania też w tym pomogą, ponieważ badania będą jasno pokazywały, że nośniki w takiej ilości w jednym miejscu, ich efektywność się znosi, a więc jest bardzo niewielka. I myślę, że nie będzie nikt chciał inwestować pieniędzy w wynajem takich miejsc, gdzie jest dużo nośników reklamowych. A więc te wszystkie elementy, które zostały poruszone, zdecydowanie są to najważniejsze rzeczy w branży reklamowej, reklamy zewnętrznej, bolączki tej branży i to, co ta branża musi poprawić. I ze wszystkimi tymi rzeczami się całkowicie zgadzam. Gdyby miał pan myśleć o tym, jakie wątki zostały pominięte, czy o czym naprawdę warto było wspomnieć, a zostało to przemilczane, co by to mogło to być? Żadne wątki nie zostały pominięte, jedne zostały bardziej uwypuklone, drugie mniej. Ja myślę, że to, co jest ważne jeszcze, zostało to tak tylko lekko dotknięte, to jest sprawa wielkości kampanii. Ja uważam, że żeby osiągnąć, tak jak mówimy, żeby osiągnąć zasięg 80-90% w mieście podobnym do Warszawy, Hamburgu, używa się 800-900 city lightów. W Warszawie się używa 200-300. Z tą ilością nie możemy osiągnąć dobrego zasięgu. Ilość nośników na jednego mieszkańca waha się w różnych krajach od 3 do 5 tysięcy. Nośników na czyli jeden nośnik na 3 do 5 tysięcy osób. Na przykład w Warszawie używa się jeden nośnik na 20 tysięcy osób, czasami na 25 tysięcy osób. A więc też jest taki efekt, bo tutaj nie ma co się oszukiwać. Mamy takie dane i te dane, mówienie, że takich danych nie ma, uważam, nie jest prawdą, bo te dane istnieją wszędzie na rynkach i to są dane powszechne. A jeszcze myśląc o współpracy kreatywnych z planerami i samymi dostarczycielami nośników, poruszany był taki wątek, że to wy jako dostarczyciele tych nośników powinniście też, jeśli nie odpowiadać, to współpracować z kreatywnymi, żeby zadbać o jakość i sam wygląd tego billboardu, co na nim jest. Czy myśli pan, że to jest rzeczywiście wasza rola? No, muszę przyznać, że nigdy nie padło, że telewizja ma kreować reklamówki, nie? A więc nie widzę tu różnicy. No, trochę myślę, że to za daleko posunięte jest. Ja bym chciał któregoś z media planerów,
żeby powiedział agencji reklamowej, która należy do samej grupy i kreatywnemu, że ma to zmienić. No mieliśmy takie sytuacje, ludzie się bardzo wtedy gniewają, bo oni uważani są za ekspertów. No są ekspertami, nie zawsze biorą pod uwagę specyfikę różnych mediów i to jest to prawda. Natomiast sorry, ale domy mediowe to są, reprezentują klientów. One dostarczają nam plakaty z motywami. Czyli jeżeli jakakolwiek oddziaływanie mogłoby być, to na poziomie agencji domów mediowych, nie na poziomie nas, a mediów. No nie widzę takich możliwości ingerencji. My możemy mówić o, i mamy takie narzędzia u siebie, kiedy klient może zobaczyć plakat, symulację, jak on będzie wyglądał na ulicach, na tablicy 6-18-metrowej z odległości 50 metrów. Wtedy on widzi, aha, tych liter ja nie będę widział, no to ja powinienem je powiększyć. Natomiast kreacja leży po stronie ich, no i po stronie przede wszystkim agencji reklamowych i po stronie kreatorów. Proszę powiedzieć, będzie wprowadzony standard badań. Klienci będą mieli dostęp, planerzy będą mieli konkretne argumenty, żeby w outdoor rzeczywiście te budżety lokować. Natomiast czy będzie tak, że wejdzie standard badań i w bardzo szybkim czasie klienci rzeczywiście zaczną tam więcej inwestować i będą wzrosty budżetów na outdoor, czy to jest znowu jeszcze ten aspekt przyzwyczajeń planerów i samych klientów do tego, jak te budżety są dzielone i jaka to część jest na outdoor? Na pewno jest to proces i na pewno będą argumenty, które są najważniejszymi argumentami, tak zwane twarde dane i dane finansowe, że to kosztuje tyle, czy to kosztuje tyle. I to są takie bardzo ważne elementy, natomiast to się nie stanie z dnia na dzień, ale widzimy na przykład właśnie na w oparciu o rynek brytyjski. Kiedy badań nie było, rynek brytyjski był podobny udział outdooru w rynku mediowym, w tym całym placku mediowym, jak w Stanach Zjednoczonych, około 4%. Po wprowadzeniu badań, i te badania zauważmy, że to nie jest wprowadzenie jednorazowych badań, to ewoluowało poprzez lata. Wchodzą nowe wersje postara, wchodzą nowe badania, które ciągle są ulepszane, które ciągle są poprawiane. I to są bardzo ważne elementy. Ten rynek rósł od 4% do obecnych prawie 10%. To jest jeden z elementów. Na pewno to, co pomogło też rynkowi angielskiemu i to, co uważam u nas też jest bardzo ważne, u nas jest za duża ilość formatów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Z Państwem się spotykamy jak zwykle za tydzień.